Serwus, dziewczyny, chłopaki. Czwarty dzień cały czas trwa. Kolejny odcinek i cały czas czwarty dzień. W poprzednim był piękny off. Piękny off przy Transarpinie. Wymawia się to strategika, bo już mi parę osób zwracało uwagę. Nie znam się, jak się wymawia. Próbuję się tego nauczyć patrzeć, ale wiadomo, nie każdy ma predyspozycję, chociaż można by się w sumie nauczyć tych paru nazw, nie? Więc kogo tam, że tak powiem, zbolało ucho, to z góry przepraszam. Strategika, tak, a pisze się strategica. I to było niedaleko Transalpiny. Piękna trasa, naprawdę piękna. Zapraszam, kto nie widział, niech ogląda poprzedni odcinek. A teraz wracamy do tematu. Właśnie wracam ze strategiki i jadę sobie do drogi numer 7A. Teraz łącznie przejadę do noclegu pod Transalpiną, tam gdzie wtedy nocowałem, choć będzie troszkę inna miejscówka, ale to po kolei. W tamto miejsce będzie do przejechania około 70 km, czyli tak nie za dużo, nie za mało w sam raz na taką przelotóweczkę. I powiem wam szczerze, że ta droga, którą teraz jadę do miejscowości Cyungetu, tak się pewnie wymawia, bo to jest Cingeti czy coś takiego to brzmi, ale Cyungetu się pisze, to cała trasa do tego Cingeti, jak i do noclegu pod Transalpinę, to jest około 70 km, piękną, krętą drogą, naprawdę nie ma nużącej się części trasy. Piękna sprawa. Tutaj właśnie widzicie, już wyjechałem na wylotówkę na 7A i tutaj zaczyna się jazda w ten sposób, że cały czas mamy łuki, cały czas mamy zakręty, górzyste tereny. Jedziemy czasem w górkę, czasem w dół, na początku delikatnie, ale później dojedziemy sobie do pewnego miejsca, gdzie będziemy się wspinać. No, coś pięknego. Po takim przejeździe na offie, gdzie człowiek cały czas jedzie te 15 km na godzinę średnio, tutaj będzie około 60 km, 70 tak średnio na godzinę, wiadomo, czasem szybciej, trochę wolniej. To powiem wam, że znowu się odczuwa tą taką, ale szybko jadę. Ktoś by jechał za mną motocyklem, który śmiga tylko po asfalcie, powiedziałby, kurde, co on się tak wlecze? Po prostu teraz odpoczywałem, bo wbrew pozorom na takiej trasie, gdzie jest taka euforia na tym offie, gdzie jest dużo podjazdów, zjazdów, trochę ślisko, kamieni, szuterko, gdzie błota, kałuże, piasek, trawa, no to trochę się siły zużywa, motocykl się trzyma nogami, rękami odpowiednio, prawda, to nie to samo co na asfalcie, kto zresztą idzie, to wie, o co chodzi, to później na taki asfalcik, takiej klasy jak tutaj, głównie pierwszej, no to po prostu to się po prostu tylko płynie z prądem, ja to tak nazywam, nie, po prostu sobie suniemy bezproblemowo, patrzcie, cały czas są zakrętasy, cały czas górzysty teren, są iglaki, co ja bardzo lubię, można się pokładać po zakrętach, po prostu jedziemy i odpoczywamy. Baja, ten dzień, naprawdę czwarty dzień, dla mnie to jest rewelacja na Rumunii. Naprawdę kolejny udany dzień. Powiem wam, że można się powtarzać wiele razy, ale kto nie był w Rumunii, niech naprawdę śmignie, bo to jest czysta przyjemność. Nawet jeśli ktoś tylko jedzie po samym asfalcie, tych dróg jest naprawdę od groma. Czy to głównych, jak tutaj 7A, gdzie naprawdę można mieć wielką przyjemność, taka, nawet jak ktoś mówi, latamy wokół komina, to ja bym chciał wokół komina mieć taką trasę, gdzie jadę sobie 70 km, tam i z powrotem razem 140 wracam na chatę i mam, kurwa, banana na ustach takiego, że ja pierdziu, tak? Ja jeszcze jakbym miał taką strategikę koło siebie, to w ogóle, no, czysta przyjemność. Dobrze, że Rumunia jest stosunkowo blisko, bo do granicy mam niecałe 500 km i naprawdę można po Rumunii pięknie pośmigać. A tu już dojeżdżam tego jednego z najwyższego punktu właśnie tej drogi 7A i tutaj można by wjechać z powrotem na tą strategikę. Jest taka boczna droga, z niej można strategiki w ogóle zjechać wcześniej i sobie na tą drogę 7A no, na przykład wbić, tak? Zależy kto jak lubi. Obczaiłem na mapie, o właśnie tu w lewo gdzie skręcam, teraz w prawo to w lewo była taka boczna dróżka. No to tam można było spokojnie sobie albo na nią wjechać, albo wyjechać. Obczaiłem sobie na mapie po powrocie na chatę i powiem wam szczerze, że przy miejscowości Cyungetu, zamiast jechać w lewo, tak jak tutaj pokazałem wcześniej, to mogłem skręcić w prawo i okrążyć jeszcze sobie tą część strategiki i cały czas jechać później takim szuterkiem koło pewnego jeziorka, no po prostu do sprawdzenia, więc następnym razem, jak będę w tej okolicy, robię kółeczko. Mam nadzieję, że się uda wtedy okrążyć, jak nie, to się po prostu wróci piękną trasą, nie? A tu patrzcie, cały czas się pokładamy. Cały czas walimy, brzydko mówiąc, lecimy na ten odpoczynek pod Transalpinę z powrotem.
cudowną trasą, naprawdę cudowną trasą. To co prawda nie jest Transalpina czy Transfăgărașan, ale w Rumunii są właśnie takie odcinki, takie dłuższe trasy, gdzie po prostu możemy sobie podpoczywać i pozawijać lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. No cóż, coś więcej. Tu właśnie mijam jezioro Lacul Vidra, to jest około właśnie 40 km już mam przejechane, czyli lekko ponad połowa tego, co mam zrobić do odpoczynku, a ja, uwierzcie mi, wtedy czułem się nadal wspaniale. Kurde, jak się najeździłem tym offem, to teraz, kurde, jadę sobie taką przepiękną trasą, gdzie po prostu człowiekowi się nie nudzi. Cały czas, praktycznie 70% tej trasy to są albo zakręty, albo większe łuki, albo po prostu już takie typowe zawiasy, prawda? Kurde, można powiedzieć do końca serpentyny, bo serpentyny są gdzieś tam wyżej. Tak jak było mijałem, ale kurde, cały czas się to nie nudzi. Ja tu zatrzymuję się właśnie przy tym jeziorze Lacul Vidra i koło niego też jest z drugiej strony, jakbym nie jechał asfaltem i jechał tam, gdzie widzicie, na drugim brzegu, to tam jest też trasa szutrowa. No kurde, w Rumunii jest tyle do zjeżdżenia, że po prostu mi się w pale nie mieścił. Jak oglądam ten film teraz, znaczy jak montuję, tutaj właśnie nawikę robię, no to już mam w głowie z tyłu takie plany, się kurde, a tu bym zjechał, a tam bym zjechał, tu bym pojechał jednak, tam bym zmienił trasę, tu bym podrzucił się. No kurde, to jest wspaniałe, że to jest tak duży kraj, który można tak zjeździć i jeszcze powracać do tych miejsc, na przykład łączyć sobie na przykład strategikę i tam właśnie co powiedziałem, zrobić kółko koni, albo wracając tutaj po Transalpinę, zamachać koło Lacul Vidra tym asfaltem, coś zjechać z asfaltu i zrobić sobie okrążenie z drugiej strony tym shooterkiem. No po prostu magia Rumunii jest taka, że możemy spokojnie sobie powymieniać trasy jak tylko się chce. A tu już jestem poza wjazdem na Transalpinę i lecę już sobie właśnie na ten, że tak powiem, odpoczynek i zarazem nocleg. Tu już jest droga 7A, która jest no już trochę gorszej jakości, ale nadal przyjemnie się nią śmiga, naprawdę nadal przyjemnie się nią śmiga. I co tu dużo mówić, jest to czysta przyjemność z jazdy. Tu kierujemy się w miejscowość Petroșani, wtedy co ja tankowałem sobie właśnie przed wypadem na strategikę. I już wiem, jestem już na swojej trasie, na chatę, że tak powiem, swoją namiotową chatę. Zawijam i nadal mamy super zakrętasy. 7A, pamiętajcie, droga 7A jest naprawdę przepiękną drogą, którą można sobie pięknie pośmigać. Jest też pewne miejsce, gdzie jest wzniesienie większe, są po prostu z daleka widać góry, ale ogólnie po całej trasie mamy dużą ilość zakrętów, mamy sporo ilość różnych łuków, bardzo dużą ilość lasu i przede wszystkim możemy sobie przyjemnie pośmigać. A tu właśnie to miejsce, w które nocowałem i popatrzcie, ile jest już osób, wiadomo, niedziela, dużo osób sobie odpoczywa, super miejscowa, ale stwierdziłem, że się nie wbijam, bo troszkę za dużo ludzi i w okolicy jest naprawdę sporo, tam jeszcze jest 4-5 takich fajnych miejscówek, właśnie na jedną z nich jadę, bo sobie obczaiłem tam z powrotem i stwierdziłem, że zjadę sobie tutaj na bok, odpocznę i zadecyduję, czy tu zostanę, czy może jeszcze jakieś miejsca poszukam. Chyba będzie moje nowe miejsce noclegowe. Niedaleko. Kawałek, nie wiem, 200-300 metrów od tamtego miejsca. Chyba nieźle. Trochę bliżej drogi niż tam, ale tam pełno ludzi. Przynajmniej tu na razie sobie odpocznę, zjem i zobaczę. Jakbym miał się tu rozbijać, to tu właśnie, tu bym miał gdzieś namiot, albo o, namiot bym pewnie miał tu, w tym miejscu, tak głębiej. Zobaczymy, możliwe, że tu zostanę. Bardzo fajne miejsce, niedaleko jest, 200-300 metrów. Tu po drodze jest chyba 4 czy 5 takich różnych miejsc. Tam to po prostu jest takie bardziej oddalone od drogi, bo tu już jest blisko droga. Tutaj, ale tu nie ma dużego ruchu w nocy. Zresztą tu drzewa też mnie będą osłaniać. Więc co? Odpoczynek zasłużony. Nie było kolacji, nie było śniadania. To teraz jemy kolacja, śniadanie, obiad. Dokładnie tak. A dzisiaj w menu taka kaszetka. O, motocyklista. Jeżdżą tu często. Wiadomo, Transalpina. Wracając do tematu. Kaszetka. To jest mieszanka orkiszu, zielonego groszku, fasoli, czarne oczko, pomidorów koktajlowych, papryki i oliwek, oliwy z oliwy.
I to wszystko, więc będą na pewno pożywne, pyszne. Tamto mi smakowało, pewnie to też będzie. Będę miał też na przegrychę, sobie wziąłem nerkowce. Oczywiście wszystkich nie zjem, ale mam ochotę na orzeszki. Oczywiście z miodkiem. Miodkiem herbatka. I może jeszcze konserwę tą psunę, co wam ostatnio pokazywałem. Na razie mi się gotuje. Ugotuję, zrobię herbatkę, najpierw się herbatki napiję, a później będę szamał. Naprawdę fajne miejsce. Mimo, że tu niedaleko ulica, to jednak mały ruch. Później wieczorem już nie będzie. Możliwe, że tu zostanę. Chyba, że tam się zwolni, to tam sobie pojadę z powrotem, bo lubię tamto miejsce. Ale jak nie, to też jest okej. Okay. Naprawdę przyjemne. Motocykl z dołu do góry pięknie wygląda, nie? W takiej naturze przy słoneczku. Ja. Baja. No i zaraz ognicho. Można by sobie rozpalić strumień. A strumień pięknie sobie płynie. Wartko. Piękna pogoda. Ta ciemna chmura sobie poszła bokiem na szczęście. Co było około Transalpiny, bo jak wracałem, to było ciemno. Strumyczek. Opłuczemy sobie garnuszek i zrobimy sobie w nim herbatkę. Elegancko. Nie ma jakby przy strumyczku i można sobie spokojnie się napić. Czwarty dzień. Tak? Czwartek? Bo czwartek, piątek, sobota, niedziela. Czwarty dzień, a tyle już zjeździłem. Jezus, szczerze, mogłem już wracać do domu. Bez problemu, mogłem wracać na chatę. Sporo już mam najeżdżone. Tak dla samej przyjemności, tyle offów to ja dawno nie miałem. Gdyby Małopolska taka była jak tu Rumunia, kurde, to bym robił też z chęcią z 200 km dziennie tam. Potrzebowałem takiego dnia, kurde. Nie to, że sobie jeszcze pojeździłem i to po zarąbistym offie. Później 60 parę kilometrów zarąbistych winkielków. Piękna sprawa. Wyrobiłem się na tyle, że byłem tutaj wcześniej, bo około godziny... Której to była? 16? Przed 16? Nie pamiętam. Szczęśliwi czasy nie liczą, ale gdzieś koło tego. Teraz mamy 18:25. Już sobie wtedy pojadłem, napiłem i stwierdziłem, że sobie zrobię jeszcze jedną herbatkę. A przy motocyklu? Nie ma jak przy motocyklu, nie? Za mną jest namiot, więc zostaję w tym miejscu, w którym właśnie jadłem. Nie jadę tam, spodobało mi się, bardzo przyjemnie, przytulnie. Mimo, że blisko drogi, to mówię, to jest mały ruch. Popatrzę sobie na mapę tak dalej i zrobię w dwa dni sporo kilometrów. Chociaż może to nie jest tak sporo, ale później się będzie w górskim terenie. Jadę sobie nanocować na Serbię jutro. Może mi się uda jutro wcześniej wyjechać, tak około godziny. Chciałbym wyjechać około godziny między 8 a 9 polskiego czasu. Bo w Serbii już jest polski czas. Czyli tutaj, jak teraz jest 18:27, to jest 19:27. Jeszcze jest w miarę widno, ale już słoneczko zaszło tam. Więc chyli się ku zachodowi, gdzieś tam później za horyzontem. Wiadomo, w górach wcześniej zachodzi, bo jest górzysty teren. No i jakbym jechał między 8 a 9, spoko. Mam do przejechania prawie 500 km. Nawet jak dojadę na noc, to jadę w miejsce, które nocowałem z Pawłem, czyli do Zaparte, do tej zadupia, zajebistego zadupia. I tam sobie przenocuję, później wyśpię się i później będę miał do przejechania już od razu do Albanii. Przyjadę Serbię kawałek, pięknymi trasami, tam będzie 3 euro płatne, pamiętam. Nie pamiętam nazwy, ale na moim filmie było tam, jak ktoś oglądał, to pamięta, z Serbii, jak jechaliśmy za 3 euro płata, za niszczenia spalinami. Pięknym terenie, tam gdzie są kurorty naciarskie, piękne serpentyny, tamtędy pojadę i śmignę sobie od razu na Czarnogórę, z Czarnogóry od razu na Albanię. I z Albanii w okolicach Prekalu, przed Prekalem, może jakiś znajdę sobie nocleg, kemping czy coś takiego, bo bym chciał już sobie tak blisko być tego miejsca i nie chcę komuś włazić na cudzy teren, więc obczaję jakiś tam kempingczek i tam się rozbiję i to będzie to przejechania też ponad 400 km. Więc w dwa dni, licząc od jutra, dwa dni, dzisiaj mamy niedzielę, czyli będzie jak wtorek wieczorem, chcę być już w Albanii na trasie przed Prekalem, czyli przed tym szutrem do TET. Zajebiście się czuję, naprawdę. Super sprawa. Kurde, klimacik. Teraz sobie wypiję herbatkę. Będę powoli sobie szykował się do lulu. Może zasnę tak około 20 czasu polskiego. I może wstanę właśnie sobie tak może o tej 5. 21 pewnie zasnę, albo będę przynajmniej drzemał. Wiadomo, będę tam słuchał, bo ciężko będzie zasnąć. Bo jeszcze za wcześnie. Ale będę już drzemał, to też będzie odpoczynek. I sobie nastawię zegarek na jakąś godzinę.
może siódmą, bo szósta może być za wcześnie. Siódmą czasu polskiego? Tak, siódmą czasu polskiego, żeby między 8 a 9 wyjechać. Dobry plan. Dobra, to jutro będzie szybki przelot przez Serbię, więc tam mało co będę nagrywał pewnie. Jak coś fajnego, to kliknę, ale nie nastawiam się na nagrywanie, tylko żeby dojechać do tego celu, do Zaparte. Dobra, servus i do zobaczyska. Serwus, dziewczyny, chłopaki. Jak leżałem w śpiworku, cały opatulony, pierwszy raz w czapce, w bieliźnie do spania, z wełny merino, warto kupić, naprawdę. Bardzo dobra rzecz, miałem długi rękaw, plus takie kalesony i miałem dwie pary skarpet. Pierwszą miałem cieniutką z wełny merino i drugie grube z wełniane i powiem wam, pierwszy raz mi tego wypadło, normalnie nie zmarzły stopy. Było bardzo ciepło, w pewnym momencie musiałem czasem jak zasypiałem, musiałem się jednak odkryć, ale później już z samego rana, wiadomo, temperatura niższa jest przy ranka, cieszyłem się, że miałem to wszystko, bo naprawdę pierwszy raz nie zmarzły mi stopy i nie czułem dużego chłodu na plecach, na przykład jak się obraca w śpiworze i dotyka ścianki, nie, bo śpiwór ma znaczenie jednak bardzo duże, znaczy wiedziałem, ale nie chciałem brać zimowego. Ale kto wie, może sobie drugi taki dokupię, jakiś zimowy, bo mój jest z komfortu na 9 stopni, a wiadomo, że nie patrzeć tam limit czy ekstremum, bo to są już takie bardzo temperatury takie do przeżycia, a nie do spędzenia nocy komfortowo, więc u mnie jest plus 9, a wiadomo, tu w górach prawie połówka września, pewnie spada poniżej tym 10, pewnie jest jakieś 7, 6, 5 stopni, coś takiego. No, ale wracając do tematu, wyruszamy dzisiaj na szybki przelot przez Rumunię. Nie jadę Transalpiną, bo za bardzo bym ją podziwiał. Szkoda mi trochę czasu. Byłem nią parę razy. Nie to, że nie warto. Bardzo warto. Ale mogę to zrobić na powrocie, prawda? Więc luzik, bluzik. Po prostu liczy się dla mnie, żebym teraz szybko poleciał do Targa Jul i tam dalej i w dół i przy innym przejazdem granicznym niż ostatnio z Pawłem. Bo pojadę sobie tam niżej trochę, po prostu przestrzał taki przypaczek, jak najbardziej prosta linia, żeby to było poniżej właśnie 500 km, będzie 400, około 80 km do wioski niedaleko granicy z Kosowem i Macedonią bodajże. To jest Zaparte, Zaprate, tam gdzie spaliśmy z Pawłem w tamtym roku. Piękna sprawa, więc sobie tam pojadę. Jak mówię, 480 km liczę to na 10 godzin podróży, więc będę mało co nagrywał pewnie, ale pewnie coś tam, parę rzeczy nagram, nie wiem, przejazd przez granicę, bo Dunajec pewnie już nie będzie tak spontaniczny, bo chyba jest krótsza, ale może coś przez Rumunię, 2-3 strzały, jakieś szybkie, przez Serbię, 2-3 strzały, aby coś było, że jadę. nie mógłbym nic nie nagrać, nie? Coś tam na pewno nagram, ale to nie będzie, bo drugi dzień dopiero będzie nagrywania, piękne serpentyny w tej właśnie, co mówiłem, tym kurorcie narciarskim. Ale to już później zobaczycie następnego dnia. Dzisiaj szybki przelot, więc dzisiaj się z wami witam. Już z otwartego namiotu. O, przez siatkę pokazuję, ale już jest jasno. Jest godzina 6.41, a obudziłem się 10 po 6, czyli 7.47, bo to rumuński czas, ale wolę mówić polskim, bo w Serbii, jak i w Albanii mamy polski czas i lepiej mi się tak obsługuje tutaj tym czasem, bo wiem, ile śpię, tak naprawdę dobrze, bez przeliczania, tam cofania czasu i tak dalej, wiecie, co wiem. No, dobra, zatem lecę na Serbię, prawie 500 km, szybki strzał, parę ujęć, niedużo tego dnia i później będzie szósty dzień, szybki strzał przez, może już nie taki szybki, bo piękne serpentki, jak powiedziałem w tym kurcie narciarskim w Serbii, przez Czarnogórę i do Albanii. Zatem do zobaczyska na trasie! A zanim wyjadę na tą szybką przelotówkę, stwierdziłem, że to tyle kilometrów. Szkoda mi za bardzo czasu się zatrzymywać. Może na jakieś małe piciu czy coś, chociaż wątpię. Znając mnie, to pewnie będę ciął i ciął. Więc stwierdziłem, warto trochę mieć siły. I jem sobie masełko orzechowe z chlebkiem i w tym czasie robi mi się herbatka, oczywiście z miodzikiem, przy mojej i na Zoomce. O, słońce zaraz będzie wychodzić, robi się tam u góry jasno, ale jeszcze go nie widać.
No, ale przyjdę na Zoomce, śniadanko, leżeć sobie na karimacie, na łonie natury, z pięknymi iglakami, wiatru praktycznie nie ma. Cudnut malinka. Ostatni dzień na Rumunii, licząc jazdę do Albanii. Więc pożywne siadanko, bo masło orzechowe naprawdę jest pożywne. I powiem wam, że całe te 900 gram to będzie sporo. Myślę, że pół kilo na pewno zjem, jak nie więcej, bo to jest syte. Ale nie dzisiaj pół kilo. Pewnie zjem sobie z 5-6 kromeczek, ale powiem, że pyszne, naprawdę. Spróbujcie sobie, czy taki chlebek suchy graham albo żytni. Kto to lubi, ja lubię ten i ten. I z masełkiem orzechowym. O, jest pychotka, po prostu pychotka. A też i pożywne. Dobra, szamam. Herbatka. Jest godzina 7:04 polskiego czasu. 7:04 w Rumunii. I myślę, że faktycznie o tej 8:00 może już będę wyjadę. To zarobiście, będę godzinę do przodu. Dla mnie to jest plus. Dla mnie to jest plus. Dobra, serwus i tym razem do zobaczenia na trasie. Piąty dzień jazdy na motocyklu się rozpoczyna i znowu droga numer 7A. Może nie ma tak spektakularnych, że tak powiem, jakościowo asfaltu, bo dziurawka w tym miejscu standardowo, ale mamy piękną rzekę, coś w rodzaju a la kanionu, którym jedziemy. No i kierujemy się na miejscowość Petroszany i później na targ Juli. Ale zanim to dojedziemy, jeszcze będzie piękny kawałek trasy. Na razie zachwycajmy się tym, co tutaj teraz mamy. Nie ma tak wstać rano i sobie śmignąć. Pamiętam poprzedni dzień, właśnie w tamtym kierunku, co teraz jadę, jechałem, żeby sobie zatankować. Więc miło wspominam. Lubię ta część tutaj Transalpiny. I oczywiście Rumunia, to i krówki. Pamiętajcie, zawsze miejcie na uwadze, że mogą być gdzieś na jezdni. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie. Naprawdę. Ale to mi się podoba. Nie chodzi o to, żeby tutaj na przykład odkręcić monetkę, jechać sobie ponad 150 na godzinę, nie? Ale to jest po prostu dla samej przyjemności, popatrzcie. Nawet jeśli jest dziurawy asfalt czy łatany, to zawsze coś jest do rozmaicenia. Na przykład tu przed chwilą można było się też zatrzymać, sobie coś zjeść w takim fajnym zadaszeniu. A tu już mamy Petroszany. Kto by chciał, może sobie zrobić lokalne zakupy. Standardowo z poprzedniego odcinka, czy dwa odcinki wcześniej, widzicie, tutaj mamy dwupłatowca. I niedługo z niego wyjeżdżamy na piękną trasę, czy to jest trasa numer DN66. Właśnie to ta trasa. Wspomina o niej, bo ma najlepsza jej część, to jest około 25 km w pięknym terenie, zarąbistej jakości asfaltem, z dużą ilością łuków i zakrętów, gdzie nigdy nawet można powiedzieć takich bardzo ostrych. I to jest, ta droga przejeżdża ten najlepszy kawałek przez Park Narodowy Defileul Jului. Wypowiadam tak jak się czyta, bo nie jestem do końca tej wypowiedzi, ale trasa jest piękna, naprawdę. Co chwila mijamy albo z lewej, albo z prawej, gdzieś bliżej, gdzieś dalej, właśnie takie tutaj mam po prawej pociąg, szyny po prostu. No, mówię wam, że ta droga, jakby ktoś mieszkał w okolicy, tym chyba nią praktycznie codziennie sobie ćwiczył swoje umiejętności. Po prostu cud, miód, malina. Kolejna trasa w Rumunii, blisko siebie. Co chwilę są takie trasy. Główna droga, jak kto by pomyślał, że jest aż tak naprawdę przyjemna do przejażdżki. No kurde, sami widzicie, mamy tu skały, mamy wzniesienia znowu, mamy góry, mamy bardzo dużą, naprawdę bardzo dużą ilość zakrętów. Co chwilę, co to wam pokazuje, to co chwilę się pokładam, lewo, prawo, lewo, prawo. Oczywiście całego odcinka 25 km wam to teraz nie pokażę, bo wam niektórych może to i zanudził. A o to tu nie chodzi, chodzi głównie o to, żeby pokazać urozmaicenie tej trasy, naprawdę. Cud, miód, malina. Kurde, można by się powtarzać, no. Naprawdę co chwilę mamy jakieś fajne widoki. Znowu mamy tutaj w skale wytorowane miejsce dla pociągu, tak? Żeby sobie przejeżdżał. Co chwilę musimy się pokładać, musimy, no chcemy, nie? Lewo, prawo, znaki, co jakiś czas nam informują, są dużo ostre zakręty. Oczywiście trzeba mieć to na uwadze, że
To są przejazdy, tutaj jak teraz jadę wrzesień, więc gdzie jest słońce jest naprawdę sucho, gdzie jest cień może być wilgotno, więc trzeba wziąć to na uwadze, że można dostać poślizgu. Ale jeśli ma się to z tyłu głowy, czuje się swój motocykl, pokłada się na zakręcie i czuje się jak chodzi ta opona, na przykład szczególnie kostkowa, to ma się to, że tak powiem, opanowane na tyle, że można sobie co nieco tam, że tak powiem, odkręcić troszkę mocniej na manetkę i sobie poświrować z głową. I tu jest właśnie dobry motyw na to, bo jest naprawdę dobrej jakości asfalt i może też popochłaniać te widoki. No, bajeczka. O, właśnie, a tu co wspominamy, popatrzcie, ktoś nie wyrobił, no i się zatrzymał. Dobrze, że te betony są tutaj, bo nie chciałbym tam wylądować w dół, polecieć. Tak jak wspomniałem, trzeba uważać, mieć z tyłu głowy, bo to różnie może się zadziać, ale nie możemy też przechodzić skrajność w skrajność, że nagle będziemy jechać 30-40 na godzinę cały czas, żeby się po prostu nie wywalić, tak? Zatem pamiętamy, mamy rozwagę, mamy szacunek do innych użytkowników ruchu, bo nie tylko sobie jakąś możemy zrobić krzywdę, ale też pamiętamy, że trzeba mieć przyjemność z tej jazdy, szlifować swoje umiejętności, nie przeginać pały, ale wyczuwać swój motocykl w różnych jakości drogi i oczywiście w różnej temperaturze, bo opona, jak wiadomo, różnie się sprawuje, czy będzie zimniej, czy cieplej, klei bardziej, klei mniej. Tu możemy wpaść w lekki poślizg, tu większy poślizg, tu kontrolowany, więc ćwiczmy, ćwiczmy jeszcze raz, ćwiczmy, najlepiej na mało ruchliwych drogach, nie tak jak tutaj, bo to jest główna, ale to jest poniedziałek, nie ta godzinka, że jedą do roboty, więc pośmigać można, a tu mamy tira i fajny napis, sorry 85, nie? Czyli po prostu przepraszam, jadę maksymalnie 85 przeważnie. To jest, powiem wam, naprawdę fajne, fajne to było, nigdy tego tak nie widziałem. Uśmiechnąłem się, inaczej, bo człowiek jest, na przykład jak ktoś jedzie 60 na godzinę, chciałby wyprzedzić, nie może co chwilę ciągłaś zakręty, a tu nagle widzi tira i sorry 85, nie? Mnie to na przykład bardzo przyjemnie rozbawiło. Teraz już śmigamy dalej, już za Targa Juli, za duże miejscowości. Będziemy zbliżać się do miejscowości bodajże Motru i przed Motru będą fajne zawiasy. Niedużo, tam może z kilometr, półtora. Właśnie teraz do tego powoli podjeżdżamy, ale też bardzo przyjemnie, bo jedziemy do Serbii, do granicy z Serbią, do miejsca, w którym jeszcze nie przekraczałem granicy, bo rok temu z Pawłem przekraczaliśmy w pięknym miejscu na Dunajcu, przejeżdżaliśmy ponad, bo to było ponad kilometr przejazdu naprawdę szerokiego Dunajca, robiło to wrażenie, ale to była główna droga i główny przejazd, a teraz sobie wyczaiłem, że chciałem sprawdzić sobie przejazd mniej ruchliwy na Zadupiu, to jest bodajże przy Portille de Fier 2, coś takiego, zresztą niedługo dojedziemy, to zobaczycie, a tu oto wspomniałem co wcześniej, te fajne zawiasy koło miejscowości, zaraz przed miejscowością Motru i też można było sobie z powrotem pośmigać, przejeżdżając przez te wcześniejsze miejscowości, zwykłe trasy, wiecie, zwykłe, proste drogi, zawiasy, parę wiosek, co też jest przyjemne. Znowu wpadamy na Rumunii w ten element, gdzie odjeżdżamy już górzystych terenów, zbliżamy się do bardziej takich nizinno-wyżynnych terenów, bo to wiadomo, jest ukształtowanie różne. Lubię zawsze na mapie popatrzeć sobie, gdzie będę jechał i zawsze przeważnie chcę jechać na trasę, gdzie jest dużo górzystego terenu, ale nie zawsze tak jest. Ale stwierdziłem, że jadę znane mi miejsce noclegowe na Serbii, więc troszkę chciałem sobie urozmaicić trasę, pojechać w innym miejscu, nawet zjechać z tych właśnie górzystych terenów, ale wybrać sobie takie mniej uczęszczoną drogę. Ale po drodze, jak widzicie, można mieć też parę fajnych zawiasów, naprawdę krętych dróg, znowu sobie szlifować swoje umiejętności. W takiej trasie jest to fajne, że poznajemy nie tylko nowe tereny, ale jeździmy też w swoich takich znanych terenach, mieszamy to, lubię to mieszać, także jadę, wiem jaki teren, a później jadę w nieznane, znowu wiem jaki teren, znowu jak nieznane i cały czas człowiek poznaje coś nowego, a zarazem jedzie, czuje się tak bezpiecznie, że wie gdzie jedzie, wie w którym kierunku jedzie, jak jedzie, ale przy okazji ma to z tyłu głowy, że może poznać coś nowego. Więc tak jak tu wspomniałem, niedaleko miejscowości Motru i śmigamy sobie dalej do przejścia granicznego. Już na spokojnie, że tak powiem, nie patrzyłem na zegarek, bo wiedziałem, że jadę w miejsce noclegowe, które znam, nawet gdybym zajechał bardzo późno, nawet po nocy, tak jak tu przy Transalpinie, to i tak rozbim sobie namiot na tym fajnym poletku. Kurde, gdzie jest mało domów, może 4-3, nie pamiętam, gdzieś bardzo mało domów w tej miejscowości, wszędzie po prostu piękno natury, zadopiowa część, no.
A tu nadal. Znowu kolejne małe serpentynki, jakieś zawijasy, tiry. Pamiętam w Rumunii, że tiry to niezłe nieraz ściaśniały sobie zakręty i one zawitalały. Po zakręcie, gdybyśmy pomyśleli, że w Polsce pojedzie ci 50-60 na godzinę, oni po 80-90 zawijali, tak na czepie im się trochę pochylały. Kurde, ja pamiętam, jak z Pawłem byliśmy w tamtym roku, no żeśmy na początku podziwiali, że jak oni zapitalają na tych wąskich drogach, zakrętasach. No, a oczywiście w Rumunii są też takie proste kawałki. Można by odwinąć monetę i jechać naprawdę, kurde, pochylić się, poczuć tą prędkość, więc dla każdego coś się znajdzie. Są odcinki, gdzie można ciąć naprawdę prostą, sprawdzić sobie, przedmuchać w nowych motocyklach katalizator, nie? I mieć z tego radochę. No, dla każdego coś się tu znajdzie. Ja miałem wtedy radochę taką, że co chwilę miałem coś nowego, że mogłem pojeździć po ofie, że mogłem pojeździć po zadupiach, mogłem pojeździć sobie po takich właśnie głównych drogach, ale takich w takim momencie jak poniedziałek, gdzie jest mniej uczęszczana, bo wszyscy w robocie, więc staram się zawsze zaplanować trasę tak, żeby jak najmniejszy ruch mieć. Jeśli już mam skorzystać z tych głównych dróg, to jak najmniejszy. A tu właśnie zjechałem z głównej drogi i jadę sobie koło Dunajca. Popatrzcie, ja pierdzielę, znaczy Dunajca, sorry, Dunaj. Dunaj to jest u nas. Dunaj. Szeroka naprawdę rzeka. W tym miejscu nie była najszersza, ale już miała około pół kilometra. W niektórych miejscach do kilometra, więc dla mnie to znowu robiło wrażenie. Tak jak wtedy, w tamtym roku, po prostu popatrzyłem i mówię, ja pierdziu, ile tu tego jest szerokości, że powiem, tak patrzysz na brzegi, to jest ket daleko, to jest tutaj w tym momencie, to jest około pół kilometra i rusz robiło na mnie wrażenie, tak? A gdzie niegdzie było kilometr i to kurde, cud mi malina, naprawdę, jak jestem za górzystymi terenami, to ja bardzo lubię jeziora i lubię rzeki. A tu można było na dobrej klasie asfalcie naprawdę przyciągnąć manetę, nadrobić trochę czasówki, kilometrażu sobie po prostu nadciągnąć i przy okazji tutaj właśnie to zakole, gdzie brzeg widzimy za ponad 700 chyba w tym miejscu było metrów i nagle skręca, więc nam się tak w oddali, w przestrzale widzimy tam daleko odkryte jakieś lekkie wzniesienia i cały czas woda, jakbym przez chwilę tam może widział, że nie ma horyzontu, że tak powiem, albo gdzieś daleko. No, wrażenie naprawdę robiło dla mnie niezłe. Ale zbliżam się do granicy i trzeba sobie, że tak powiem, zatankować. Bo mnie zaplanowałem sobie tam 20, chyba około 4 km przed granicą w Devesel, tak, miejscowości. Taka mała stacyjka benzynowa. Tu pamiętam, zagadał do mnie właściciel, czy nie chciałbym umyć motocykla, bo tam ma kawałek myni. Nie, zaraz go znowu ubrudzę, nie wiadomo, tam próbowałem coś po angielsku powiedzieć, się trochę coś mi pokazałem, że namiot, że jadę Serbia, życzył mi tam chyba coś dobrego i śmigam, no. I to właśnie już zjeżdżam sobie w stronę granicy, wybrałem sobie znowu zadopiową drogę do dojazdu do zadopiowej części granicy, wiecie, bardzo lubię takie przejazdy, jest mniejszy tłok, cisza, spokój. Można czasem po prostu sobie odpocząć, czasem dojeździć, nie denerwuje jeszcze na żadne kolejki, a tu nawet można sobie przyśmigać. Mimo płaskiego terenu są gdzieniegdzie fajne zawijasy, zakrętasy i można sobie pociągnąć tą monetkę, wiadomo, tak przepisowo lub troszkę mniej i śmignąć, nie? A tu już wjeżdżam sobie niedaleko właśnie, już blisko jestem granicy, to są odłamy Dunaju, nie? I tutaj mam już kolejny przejazd przez wielki most, kurde, ja nie wiem, jakoś mi to robi wrażenie, lubię sobie to nagrywać, te mosty, lubię nagrywać przez nie przejazdy, jakoś tak czuję się fajnie na nich po prostu, że jadę sobie nad szeroką rzeką, jadę sobie mostem łączący jeden, drugi brzeg, kurde, gdyby nie to, to trzeba było zawsze szukać jakichś promów, nie promów, a mosty to jest dla mnie takie, w cudzysłowie, zbawienie, że mogę sobie nadrobić czasówkę, pooglądać trochę tej rzeki nad nią i przy okazji przejechać sobie na ten, przejechać sobie na drugi brzeg, nie? Dobra, tu już się zbliża Serbia. Tu już czuję, pamiętam te krajobrazy, tą jakby trochę suchsze powietrze. To tak samo wtedy była piękna pogoda, to samo i już wiem, że się zbliżam, widzę po nazwach, że już jestem niedaleko granicy, już mam taką, zaraz Serbia, pamiętam jak z Pawłem w tamtym roku się znaleźliśmy, kurde do Serbii, kurde, trochę chyba niebezpieczny kraj, co to za ludzie, co kto będzie, czy będzie ok, czy będzie spać na dziko, będzie bezpiecznie, tyle mieliśmy wątpliwości, szczerze, naprawdę warto się przełamać. Nieraz wiadomo, można trochę złych rzeczy poczytać, tak samo Rumunii kiedyś się czytało, że to nie warto, bo jest niebezpiecznie. Kurde, naprawdę trzeba się przełamać i przejechać. Teraz jechałem z czystym takim
nastawieniem bezpiecznym się czułem na Serbię, że kurde, to bajeczka, im dalej od miasta, tym w cudzysłowie bezpieczniej. Po prostu w mieście różnie się tam można spotkać ludzi, jak w domu, nawet w Polsce, ale kurde, tam na wioseczkach czy na zadupiach to tak życzliwi ludzie są, że aż chętnie się tam rozbijam namiotem. O, tu ostatnia prosta i tu już granica z Serbią. Jeszcze jestem na Rumunii i to będzie fajna pogaducha z pogranicznikami. Kurde, nawet o narkotykach mnie pytali, czy nie mam jakiś. Emilian Aleksander. Where are you going? Albania. And are you coming from? Poland, Romania, Serbia, Albania i home. Okay. Holiday. Offroad. Yes. Cycyki. But... I na Zuma 1200. Yeah. Power. Good motor. This is Bandit. What? Suzuki Bandit 1200. Ah, yeah? I na Zuma. It's modification. Znaczy, fabric. Fabric. This is small... Small road. No. No liquid. Yeah. Oil. Old motor. How many years? 2001. Romania beautiful. Beautiful. Where in Romania? Transnogrășan? No. Offroad Transalpina. Offroad Transalpina. Jak to powiedzieć? Romania. This is very nice. Mm-hmm. Only 10. Yeah. We have guns, heroin, cocaine, no. Oh, well, no. No cigarettes. Yeah. No alcohol. Two. Benzin. Emilian. Thank you. Have a nice day. Bye. Bye. Thank you. See you. Bye. No i przejechana część przy rumuńskiej granicy. Jedziemy na sprawdzenie na Serbię. Tutaj pamiętam, chciałem nagrywać cały przejazd, ale okazuje się, że był tam zakaz fotografowania, nagrywania, więc uszanowałem to i wyłączyłem kamerkę, ale później włączyłem zaraz przed samym wjazdem na Serbię. No i powiem wam, przejechane mam 265 km, a jeszcze mnie przez całą praktycznie Serbię czeka przejazd, tam będzie około 300. Kurde, coś wspaniałego, już czułem się, jestem w Serbii, kurde, jeszcze tylko przejście graniczne w Serbii i jedziemy sobie, kurde, znanymi trasami na piękne miejsce noclegowe. I'm going, okay? Yeah, thank you. Mogę? Thank you, okay. No i dotarłem, przekroczyłem granicę, jestem w Serbii. Godzina 12:30,
i przekroczyłem granicę. Powiem wam, że kurde, jednak tu jazda była zarąbista, naprawdę. Oprócz tam kawałka odcinka, nie wiem, 20 chyba kilometrów za tą główną miastem, później wam powiem jakie, tam pewnie w filmie wstawię. Tam cały czas było 50 na godzinę i cały czas tylko miasteczka, takie jakby jedno przy drugim cały czas, ale to, ale później to jest kurde, cały czas serpentynki, jakieś zakręty, piękna sprawa. Zresztą widzieliście na filmie, nie? Bajka. Dobra, teraz zawijamy się, lecimy szybciutko, że tak powiem. Jakieś 300 km mi zostało do przejechania. No, około 300 km. Więc 12.30, dobry czas, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Jak dobrze pójdzie, to może nawet po 18.00, po 18.00 będę. Do 19.00 powinienem się wyrobić. Zatem będzie super, jak na 19.00 będę tam na polu, że tak powiem, za pratę, coś takiego, nie? Dobra, widzimy się pewnie już na odpoczynku, a tak do zobaczenia na trasie. Zatem szósty odcinek już się kończy, powoli się z wami żegnam. Przede mną wielkie przestrzenie Serbii, bo teraz ten odcinek to będzie głównie płasko i w oddali będą wzniesienia. Ale to, co już będzie w Serbii, to już w kolejnym odcinku. Zatem jeszcze raz dzięki, że byliście ze mną, że oglądaliście ten odcinek i zapraszam już teraz na kolejny, gdzie będą pokazówki naprawdę pięknej Serbii, bo to równie piękny kraj, górzysty tam na dole, dużo jest płaskiego terenu, ale jak się dojedzie w okolice tam właśnie Macedonii, tam Czarnogóry i te okolice, kurde, Bułgarii, no naprawdę to można pośmigać i pośmigać. Zresztą, co będę się powiadał, zapraszam na kolejny odcinek. Servus!